Chodź tutaj! Przed chwilą był koło mnie Marcel i był zdziwiony, że ja Wersow zalajkowałem posta na Instagramie. I mówi, przecież ty jesteś jej hejterem. Ja mówię, nie jestem hejterem. Mogę ją krytykować, ale to nie znaczy, że mam nie dać serduszka. Teraz Miłosz się wkręcił i chce Marcela... Typowe dni z bratem, jak ma się nowe buty. Chcę go zacząć. Miłosz chce przygotować fit dla Marcela. Ale z twoich rzeczy. No. I jak będę chodzić? No, ale patrz! Ekstra wyglądasz, Marcel. Idź ale tak. Nie, on wygląda idź tak na dwór. Ale on teraz wygląda jak ten, jak w Stanach Zjednoczonych. Jest taki drip. Popatrz! A no tak, w sumie tak. No, takie szerokie spodnie, ściągnięte na tego. A to jest piżama, Marcel? Tak, to jest piżama. No patrz! Jezu! W końcu jakoś fajnie wyglądasz. A ja jestem przepraszam, mówiłeś mi to wcześniej, jak miałem... O, tą walizkę miałem. A ten teraz się stroił. Ej. Kicia! Kicia. Nie podoba mi się ta bluza. A mi się ale podoba... fajna jest. Podoba ci się? Halo? O, Marcy, wiem co mam dla ciebie. Pomoże mi ktoś? Jak ty się... Wiesz co, która się zacinała, o. Dobra Marta, oddawaj bluzę. A powiedz mi, a dla mnie coś masz tutaj? Co? Dla mnie. Dla ciebie nie. A co to jest? Nie, mogę mieć. Taki nie. Kolorek nas... Nie nas, co? Marta, mam dla ciebie koszulkę half. Ona też jest fajna. Ona... Patrzcie, to jest po prostu moda wszechświata. No to jest obły. Tak. Panie Marcy, wczoraj znalazłem moją koszulkę. 3, 4, 5, 6, 7, 8... Patrz, to. Ej, to by pasowało do piżamy mamy, no nie? A pokaż, co? Nie, no weź. Fajna. No nie wyjmuj jej. A pewnie, a fajna. Patrz, weź, bo znalazłem koszulkę. Chcę to zobaczyć. Wow, a fajna jest. No, podoba to jest mi. Marcia, ja nie mam mnie fajnej. Wczoraj byłem z Miłoszem w swojej pracy i odnalazł wśród różnych rzeczy swoją bluzę, którą zagubił rok temu, chociaż mówi, że niby 2 lata temu i sprawdza, czy jest na niego dobra. Nawala mi mikrofon, więc to, co usłyszałem przed chwilą, to był głos lektora. Musiałem podłożyć. Zaczęły mi się problemy z mikrofonem. Wejście. Nieraz jest ok, ale czasami się pojawia właśnie ten problem i teraz tak sobie pomyślałem, że może bym właśnie stawiał głos lektora, gdybym się zorientował, że coś jest nie tak. Dobra, teraz Marcel coś szykuje. Uwaga. 3, 4. No fajnie. No, tamten wyszedł. O! No, ja paska nie mam. Ale. No, ja nie mam. A skąd ty masz takie spodnie? No to są moje. Ale te podarte. No mówię. To są twoje podarte? Ja nie mam paska, no ja muszę się zrzeć, bo ja nie mam paska. To zobacz, jak tutaj mi w copa 3 razy weszła. W tą dziurę? No, nie wtrafiłem. Normalnie wygląda. Jak się czujesz? Patrzcie, mam pierwszy raz pasek na sobie. Tutaj. Jak się czujesz w takiej stylówce? Normalnie. Tak? A nie tak inaczej trochę? Ale jaja. Co? Zobacz sobie. Nie. A co jest? Zobacz sobie. Zobacz sobie, co jest. A co? Co? Oho! Kasia. Ale numer. Sushi. Sushi. W tym samym czasie powiedzieliśmy sushi. Pikuś. Sushi? Marce, widok jest od razu, poczekaj, na ten. Czekaj. Na zjeżdża. I co, i my możemy tak stać? Możemy otworzyć bok? Czekaj, nie wiem, czy można otworzyć. Czekaj, bo tu jest zjeżdżanie na pontonach. No. Ej, ale z tym widoczkiem tutaj. Tam mamy góry. Nie, za nisko jest. Ej, ale czekaj. Ej, to my nie mamy do tego budować, zostawiłeś. No ja wiem. Wiem, Kasia, że zostawiłem. Wiem o tym. I piękny widoczek. Raz. Browar. Rzemieślniczy. To, co ja uwielbiam. A Kasia uwielbia sushi. Ja to o tym mówiłem.
mówiłem o tym, że Kasia po prostu ostatnio jak załapała, zresztą Miłosz też, ty też, to nie trochę. Rzuciłeś na story? No, wrzuciłem już na story. Najlepsze jest to, że Miłosz się nabijał ze mnie, jak byliśmy w czerwcu. I co to było, Marcel? Że byłem zachwycony tymi, bo był talerz duży owoców, warzyw. I on mówi po prostu, że zachowałem się jak taki stary dziadek. A co powiedziałeś wtedy? Ale jakieś inne sushi. Czy to, a ktoś to powiedział, coś takiego? Że jaram się jakimiś tam owocami, tylko to pięknie wyglądało. Wtedy był szampan, a dzisiaj jest browar, ale sushi? Ale sushi, żeby... Jeszcze takie nadklejeszki dostaliśmy. To a, magnesy to, to są magnesy. Magnes. A my, ej, nie, o nie. Teraz my pierwsi zajmujemy z mamą pokój. Zajęty już jest. Wybacz. Kasia? Nie, nie, o nie, 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 nie. No, oni znowu sobie wzięli łoże małżeńskie sobie wzięli. To nie jest magnes. A co to jest? Otwieracz. Naprawdę? Do napojów. Nie, Milo, teraz idziemy na obiad, do kolację, a później sobie zjemy sushi. My mamy jedną wodę na spółkę i wy macie jedną tę wodę na spółkę. Miłosz nie może wytrzymać i on po prostu mówi, musi zjeść. Ja mówię mu, czekamy na obiad, o kolację, a on nie. Też polubiłeś, nie? No tak. Wiecie, wiem. Teraz elegancko zjem bez pałeczek, bo bez pałeczek... No właśnie. Po co mi pałeczki? Jesz się z ręki się je sushi. A w sosie sojowym nie maczasz sobie? To jest... Wasabi? Weź wasabi, tak. No nie. Ostre? Ale mało wziąłem. To ja w takim razie do Ej Marcel? A ty byś nie chodził? Co? No, chłopaki mają zabrane telefony. Co? No. Jakie zabrane? A ty nie masz? Nie. A ty? Nie. A to gdzie masz swój telefon? Nie, w pokoju. No ale dobra, no okej. Idziemy. Ale wiem, że nie możecie używać telefonu. O. Możemy. Możecie? Ja, ale... No dobra, ale dobra. Jesteś kusi z mamą. Milo ma nową kendamę. Model Kaizen, biało-czarna ze sklepu Mazur Shop. Ej, Milo, a idziemy do Game Roomu, to tam sobie te rzucasz. Nie. Nie chcę się. Wybacz. Teraz powinna tata być taka młodzieżka. Co? Umiałeś to? No to był najłatwiejszy trik, jak robiłem. Tak. No ale ja już ja się... To umiałem. Ja już się oduczyłem, ja już nic nie umiem prawie. Czekaj chwilę. Nie wiem, co mogę zrobić, czy chwilę. No... O, Miłosz gra tym właśnie modelem z Mazur Shop. No i Mikołaj Lech wypowiedział się na swoim kanale Znaki Towarowe Blog odnośnie logo Versow. Jak obejrzałem, to okazuje się, że myślimy bardzo podobnie. Dzięki za oglądanie. Jesteśmy na 5 dni, 6. Hotel Blue Mountain Resort. Blue Mountain Resort. Szklarska Poręba. Dzięki za oglądanie. Zapraszamy. Gdzie? Tutaj. No, zapraszamy. Cześć. Pa.